Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Dawno mi tutaj nie było, naprawdę mega dawno mi tutaj już nie było w tej gierce, więc miło wreszcie do niej wrócić. I pozdrawiam oczywiście moich kochanych wspierających, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robię. Wielkie dzięki dla was jak najbardziej i lecimy naszą zabawą dzisiejszą. Dzisiaj bardzo się zdziwiłem, że w ogóle jest jakiś event, ale to chyba taki standardowy, czyli standardowe otwieranie tych naszych tutaj skrzyneczek. W zależności jaka jest okazja, taki tutaj jest jakby grafika, więc spoko, ale mamy dodatkowo nowe, unikalne, limitowane rzeczy, więc pamiętajcie o tym oczywiście, żeby je wszystkie sobie kupić. Tu mamy coś dla Wizarda. Channel your internet Gandalf and give you Wizard Monkey in Cool Fire Limited Time. To jest przy postawieniu, tak mi się wydaje, że przy postawieniu będzie po prostu fajerwerka strzelana, ale no to jest limitowane, więc to chcemy oczywiście. I też mamy FX-a, czyli to jest podczas bicia, prawda? Będzie taki efekt pokazywany, więc to te sobie bierzemy. Co mamy jeszcze z tych limitowanych rzeczy tutaj dostępne? Coś jest tutaj odnośnie... A dobra, to jest tylko i wyłącznie awatar, więc awatarów nie chcemy. I tu chyba było coś jeszcze, to chyba kupiłem od razu, żeby nie zapomnieć tego później. Coś tu jeszcze chyba było, ale nie pamiętam już co całkowicie, ale chyba coś kupiłem z tego. Jak zobaczyłem, że jest tutaj coś nowego, od razu tego kupiłem, później sobie pomyślałem, hej, może to jeszcze nagram, prawda? To byłoby spoko. Ale nie pamiętam co, to chyba było, to. Tak, na pewno było to, bo to właśnie taka po prostu okazja, prawda? Więc to jest, że sobie kupiłem. To przy używaniu umiejętności, skilla. Tego nie używałem, że to są te właśnie płatne skille. To jest właśnie Powers, to jest ten nasz Powers Monkey Boost. Nie używamy tego przeważnie, więc też tego nie będę wam za bardzo pokazywał, ale zobaczymy, może się jakoś to uda nam pokazać. Dobra, pierwsze co chcę przejść wreszcie tą mapę, Sanktuarium, na poziomie hard przynajmniej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak nam się to uda przejść. Zagramy sobie specjalnie z nową jednostką, czyli z PSI, bo też mało tą postacią w ogóle grywam, mało tym bohaterem grywam. Jak wam się ten bohater w ogóle podoba, czy wy przeszliście już Sanktuarium tutaj na poziomie... Teams, Impopable, udało wam się to już przejść, czy jeszcze nie, czy czekaliście jeszcze na mnie, aż ja to będę jeszcze przechodził. Dobra, postawię go specjalnie tutaj na samym dole, żeby oczywiście skill był do aktywacji. Pamiętajcie też o tym, że skill jest bardzo ważny przy tej postaci, więc musimy stawiać go w takim miejscu, żeby ten skill mógł być aktywowany w każdym momencie. I postawimy też jeszcze Dark Mobkę, bo czemuż by nie. To przy postawieniu każdej jednostki jest ten efekt? A nie tylko przy magu? Chyba tak. Zawsze przy każdej nocy, nie tylko przy magu z tego wynika. Dobrze wiedzieć oczywiście, że tak to jest. Więc spoko sprawa. Mam jakieś coś, może coś aktywuje jakoś tutaj dziwnie? Nie, nic się nie aktywuje. No dobra, będzie ciężko na tej mapie. Ja sobie zagram chyba snajperem, jak mi się wydaje. Tak, czy to przy każdym postawieniu jest jakiś efekt? Chyba nie mam tego FX-a wrzucone, nam się wydaje. Chyba FX-a nie wrzuciłem wreszcie. Więc później będę musiał sobie aktywować go jeszcze raz. No ale spoko. Dobra, w tym momencie ustawiamy go już na strongi. Ciebie ustawiamy na first, ty bierzesz pod speeda. A dobra, czyli to jest przy każdej aktywacji, przy każdym postawieniu jednostki, przy każdym level upie będzie ten efekt fajerwerki, wyłączę go. Będzie on irytujący na dłuższą metę, więc później będzie trzeba go oczywiście wyłączyć. Na razie oczywiście może być, nie ma problemu, będziemy patrzyli się jak to będzie wyglądało na dłuższą metę oczywiście. Ale mówię, mapka jest bardzo fajna, te efekty ruszających się platform są bardzo fajnie wykonane. To jest coś typu ta mapka Gear, prawda? Że się ten nasza zębatka obraca. To jest coś mapka właśnie na tym stylu tworzona, tylko że tu mamy tych zębatek jakby więcej jest tych platform ruszających się. Bardzo fajna mapka, oczywiście w ten sposób się udało ją wykonać. Tylko nie wiem, czy na poziomie już Extreme, czy na poziomie Advanced, bo na poziomie to jest Advanced, czy na poziomie Extreme, może na poziomie Expert już ta mapka powinna być, czyli na jeszcze wyższym poziomie trudności. Tego do końca nie jestem pewny, na którym poziomie ona powinna być. Ustawimy sobie go pod środkową ścieżkę, mi się wydaje, chyba tak. Środkowa ścieżka, ja nie wiem, czy nie lepiej było środkową ścieżkę stawiać tutaj, na tej platformie. I chyba tak, czyli normalnie tego byśmy postawili tutaj, bo jednak wtedy on by lepiej chyba bił. Chodzi o te rozpryski jego, lepiej by one wtedy działały, chyba tak, dobra. Czyli normalnie bym tego postawił, ale na pewno postawimy sobie jeszcze jednego, a postawmy nawet obok. Ej, nie uciekaj mi! Ej, ciekawe, skoro on ucieka, czy jakbym się stawiał lotniskowce, znaczy stawiałbym samoloty, to mógłbym je pod różnymi kątami stawiać. Bo one zawsze jak stawiacie jednostkę, stawiacie ją poziomo. Ale jeśli ta platforma się obraca,
ona zawsze będzie w innym poziomie. Inaczej będzie ona ustawiona. To jest ciekawostka, jak to by działało nam. No ale dobra, no ale dobra. Weźmiemy go pod środkową ścieżkę też. Czyli znowu zmarnowałem z tym. Obu powinienem postawić tutaj. Chyba tak. Obu powinienem tam postawić zdecydowanie. I ty jesz pod strągi akurat. Ty pod strągi. I to by razu zbieramy na te skilly za 3000, bo on jest dobry. Więc warto, żeby go mieć. Warto tego skilla oczywiście byłoby mieć, więc na niego sobie nazbieramy, żeby jednak tutaj troszkę większa siła rażenia była z naszej jednostki, więc na spokojnie. I też musimy pamiętać, żeby aktywować jeszcze co jakiś czas naszego tutaj PSI. Przecież po coś go mamy, po coś go wzięliśmy do naszej zabawy, żeby go oczywiście aktywować. Troszeczkę robi się już gorąco, więc myślę, że chyba czas wreszcie coś sobie boostnąć. Myślę, że będzie bardzo słabo, będzie naprawdę bardzo, bardzo słabo. No ale dobra, zobaczymy co tego wyniknie. No PSI... No nie wiem, jednostka jest taka, przynajmniej dziwna, nie wiem jak jeszcze ją tutaj jakby sklasyfikować, czy to jest jednostka dobra, słaba. Powiem szczerze, że naprawdę nie wiem jak tą jednostkę klasyfikować. Bo ciężko jest ją określić jeszcze, jest według mnie ją bardzo ciężko określić. Fajnie, że ona bije całą mapę, na wyższych poziomach naprawdę ona jest silna, bo i Moaby zatrzymuje, i BFB zatrzymuje, spoko, bardzo fajnie. Ale jednak dojść do tych wyższych poziomów jest z nią bardzo ciężko. Więc to jest troszkę takie problematyczne. Gdyż nie wiem, czy gra snajperami na tej mapie jest naprawdę dobra. Naprawdę. Nie wiem, czy to, że poszedłem w snajperów jest aż takie dobre w tym przypadku. Może, że nie przy tej ilości snajperów. Powinno być chyba o wiele, wiele więcej. Może wtedy byłoby to mocniejsze. Może tak, czekajcie. Pójdę chyba w masówkę jeszcze bardziej. Dobra. Na tej części tutaj postawimy. Zobaczymy, czy to nam coś pomoże. Czy też dałem ciała wielkiego, że w ogóle poszedłem w snajperów. Bo snajperzy to w ogóle są słabi. Bo snajperzy w ogóle są słabi na tej mapie i w ogóle w ich nie powinienem iść. Może tak. Może się tak oczywiście też oczywiście okazać. Więc bym się nawet nie zdziwił, jakby tak było, żeby oni byli naprawdę tutaj bardzo słabi. Ale na razie podbijmy tutaj ich troszeczkę, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy tutaj już więcej ich postawionych, więc powinno być w miarę w porządku. No ale zobaczymy. Chyba postawimy ich jeszcze więcej, mi się wydaje. Postawimy tutaj jeszcze więcej. Oni już wszyscy są pod farsty, mają te rozpryski bardzo fajne, więc teraz powinno być w miarę w porządku, mi się wydaje. No ale zobaczymy, zresztą jak będzie wyglądało za chwilkę. I też w przypadku pierwszego Moaba powinno być w miarę w porządku. Okej, zatrzymaliśmy go w miarę. On nam zatrzyma bardzo dużo właśnie ceramik. Więc w tym momencie ceramik było git nawet, bym powiedział. No ale i tak czy siak doszli nam bardzo daleko i to jest troszeczkę problematyczne. To daleko nam, oni nam troszeczkę dochodzą. I to jest już nie lada problem. Podbijemy pierwsze co chyba tutaj jednak naszego alchemika. Żeby jeszcze tego podbijać troszeczkę do góry. I no teraz będzie chyba nam troszeczkę lepiej to przechodzić, jak mi się wydaje. Przynajmniej mam taką wielką nadzieję, że będzie nam troszeczkę to lepiej wszystko szło. I tu jeszcze zbudujemy sobie semi-automatic. I to już powinno być w ogóle super. Mhm. Semi-automatic już w ogóle powinno być tutaj mega, mega mocne. I zobaczymy wtedy, jak będzie wyglądało. Okej, mamy już semi-automatic. Oczywiście pod first to jest, więc bardzo dobrze, więc zobaczymy teraz, czy z tym zestawieniem damy sobie radę troszkę dłużej. Radzimy sobie nawet fajnie, muszę powiedzieć, że mamy jeden bardzo znaczący problemik. Problemem są Moaby. Z Moabami jest nam bardzo ciężko w ogóle grać, bo one są naprawdę silne, więc myślę, że czas budować coś na Moaba. Co wy na to? Bardzo już dawno tego nie budowałem. Postawimy go specjalnie go na środku. Tylko, że oczywiście... Że nie, on ma grać na Moaby. Zobaczymy, czy uda się postawić to, wiecie, w taką L-kę. Jak to jeszcze przeskoczy dalej. Wiecie, on się obraca. On się ciągle obraca. Chciałem koło niego postawić. Wiecie, patrz, mogę postawić go tutaj. Tylko zobaczymy, jak on się bardziej nam obróci. Jeszcze bardziej się może na pewno obrócić. Wtedy postawimy jeszcze jednego. Myślę, że już dwa takie samoloty spokojnie sobie tutaj radziły. Wiecie, wait, teraz musimy spowolnić. Postawić go tutaj, albo tu. Nie zmieści, widzicie? Patrzcie, teraz się tutaj nam nie zmieści w tym ułożeniu. Musimy się minimalnie obrócić nam w takim razie. No dawaj, obróć się. No i teraz? Też nie możemy? Jeszcze bardziej. Musi się nam obrócić. Dawaj, dawaj. Jeszcze kawałeczek. Kawałeczek jeszcze. Zobaczymy, jeszcze mamy alchemika. O właśnie.
będą mieli jeszcze alchemika indywidualnego. Nie muszą oni być całkowicie kamo, bo kamo ich nie interesuje. Mamy, widzicie? Patrzcie, to fajne ułożenie. I strzelamy z tym specjalnie, żeby latały one po środku, żeby na te ich strzałki nam pomagały tutaj w grze. Chyba że jednak zmieszczę tutaj wioskę? Chyba nie, prawda? Nie ma chyba szans na wioskę. A przy innym obrocie... Sprawdzamy oczywiście cały czas tutaj, czy możemy tutaj wioskę postawić. Wiecie, może przy którymś tam jakby z obrotów uda nam się tutaj wioskę postawić. Może tak się faktycznie uda. Albo uda nam się postawić coś ściągającego kamo. Tylko że to by musiał być sabek. Tutaj dwa saby by musiały być postawione chyba. Tylko i wyłącznie to by dało sobie radę ze ściąganiem kamo. I nie wiem, co byłoby chyba lepsze. Naprawdę? Daliśmy radę, ale ale byłoby słabo. Byśmy w tym momencie to jeszcze przegrali. No właśnie. powiedział i ma, tak. Dobra, strzelmy sobie to. Strzelmy sobie drugiego po drugiej stronie. To może być troszkę chore, to w tym momencie chcę zrobić. Ale jestem bardzo ciekawe, co sobie będzie radziło z tej strony. I postawmy tutaj im jeszcze po środku wioskę. Jest znowu lekko większy zasięg i postawmy im jeszcze alchemika. A możemy. Dobra, stawiamy im już alchemika. Okej. Okay. Dajemy wam jeszcze speeda zdecydowanie. No i teraz zobaczmy teraz. To jest chore ułożenie. To jest po prostu chore ułożenie, dosłownie. Jeśli to sobie poradzi, to po prostu będę się śmiał z tego. Po prostu będę się z tego śmiał. Na razie jest spokojnie, na razie jest o dziwo dobrze. Czyli mamy jeszcze skilla do aktywacji, więc ja oczywiście wiem, że mamy sobie skilla, mogę sobie skilla jeszcze rzucić, ale to nie chodzi o to. To nie chodzi, żeby aktywować skillem, bo skillem będzie za łatwo. Skillem jest zdecydowanie to za łatwo do przejścia. Chcę to poprawiać się bez tego skilla, bo ten skill jest mega mocny. W ogóle ten skill jest w stanie rozwalać rundy 98, 99 na dłuższej mapie. Oczywiście wszystko wylecią, wszystko wchłania na raz. To jest mega mocne na maksymalne poziomie, albo na prawie maksymalne poziomie właśnie. Więc to jest mocny skill oczywiście, no ale no nie zależy nam na tym aż tak bardzo chyba jednak. Więc zobaczymy. I fajne jest to, że one teoretycznie są w stanie chyba instant ściągać nam kamo. Coraz dalej nam dochodzą, coraz większe zaczyna to nam się robić problem z tym, że nam coraz dalej oni zaczynają tutaj nam dochodzić. Może gdybym postawił jeszcze heli. Heli z odpychaniem. Co by na to? Chyba to byłoby dobre. Heli z odpychaniem, a nawet postawienie ich na lock in place, tutaj, w tych miejscach, czyli tu i tu. To są miejsca, gdzie one się obracają, prawda? Więc powinno to być dobre miejsce właśnie do cofania ich, w razie czego, prawda? Do cofania, albo nawet do ostrzy też byłoby to fajne miejsce. Więc na razie zrobimy tutaj im tylko i wyłącznie cofanie, postawimy ich na razie na lock in place, postawimy takie dwie sztuki, a później najwyżej postawimy, damy im jeszcze parasut, żeby one latały. Parasut ma taki problem oczywiście, że tutaj jest dużo ścieżek, prawda? Więc jednak to jest problematyczne, bo heli będzie latał jak głupi z jednej strony na drugą stronę. Może nam mało kiedy on pomagać, a jak będziemy mieli go już na lock in place, to zawsze oczywiście będzie nam stał on w jednym miejscu i zawsze będzie on nam działał. Więc to jest zawsze spoko sprawa, a to są takie miejsca chyba, gdzie najczęściej będziemy mieli właśnie już balony. Bo myślę, że sobie nasze samoloty z tym spokojnie będą radziły wszystkim innym, że w tych miejscach już powinny być nam czyste baloniki tylko i wyłącznie dostępne, więc w tych miejscach helikoptery będą mogły spokojnie wszystkie cofać. Spróbujemy sobie zagrać na maksymalną rundę, zobaczymy jak nam się uda. Czy w ogóle przejdziemy w rundę powyżej 90? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy resztę, gdzie nam to wyglądało. Ale będziemy się przynajmniej starali ją przejść. Przynajmniej będziemy się starali ją przejść. Jak to nam się uda, to oczywiście się okaże już niedługo. A na razie jest nice. Powiem, że naprawdę bardzo w porządku. Nawet się nie spodziewałem, że będzie aż takie dobre ułożenie. Teraz się wykupiliśmy, więc no wiecie, o co chodzi. Ale miałem tutaj dużo pieniążków, więc mogłem kupić sobie obronę, wtedy jakąś inną, skill aktywować, że się zagapiłem, więc standardowo jak to ja się zagapiam cały czas. Zostawcie łapkę koniecznie w tym miejscu, jeśli oglądasz ten odcinek w tym miejscu. Zostawcie się łapkę w górę, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Wielkie, wielkie dzięki. Powinienem to mówić na początku filmu, nie na końcu, nie tak bardziej ku środkowi, ku końcowi. No ale dobrze wiecie, że ja tak mam. Dobrze wiecie, że ja tak po prostu mam. Dobra, i teraz co mogę tutaj zdziałać? Mógłbym Ciebie zbudować, prawda? Elite Defendera. Też byłoby to dobre.
Elite Defender też byłby dobry. Albo... A gdybym postawił tutaj tego... Dobra to byłby, ale pod shotguna. Pod tą ścieżkę. Ta ścieżka plus ścieżka środkowa. Wtedy bym was usunął, wszystkie bym was usunął. Z was zostanę 4500. Za mało, żeby postawić to. Jeszcze mam. Ale mogę już go zlokować tutaj, żeby on sobie klepał w tamtą stronę. I lada moment powinienem zebrać pieniążki też, żeby zbudować tą wyższą wersję. I to już powinno być mocne. To już powinno być naprawdę mocne wtedy. Bo ta jednostka jest mega mocarna na późniejszych rundach. Tym bardziej, jeszcze ma ona możliwość bicia wszystkich. To tym bardziej ona jest strasznie mocna. Tutaj wioski nie zmieszczę mu, prawda? Żeby miało jeszcze wioskę. Zmieszczę mu wioskę. Byłbym ustawić tak. Pierwszy alchemik, żeby się zmieścił. Super. Mamy cały zestaw, który potrzebujemy. Potrzebujemy go oczywiście boostem, prawda? Dobra. Teraz jakby on już w tym miejscu, on powinien strzelać. Czyli on od tego miejsca powinien już widzieć. Więc to już będzie mocne. I teraz tak, pierwsze co, boostujemy sobie alchemika. Alchemik jest najważniejszy, żeby jednak tutaj on miał tą większą siłę jeszcze, pierw. A później będziemy boostowali wioskę pod środkowy tier, żeby bił każdy rodzaj. Bo to też jest nam bardzo potrzebne. Oczywiście free play, gramy dalej. Zobaczymy, jak nam się to się uda na dłuższą metę. Co to przejdziemy. Pursuit. No dajmy już te pursuity, dobra. Dajmy już te pursuity. Będą latały troszkę jak głupie, no ale... Przynajmniej przy tych uciekinierach będą nam one troszkę pomagały. Przynajmniej przy uciekinierach będą one nam faktycznie już pomagały. Okej, okay, mamy już alchemika całego. Teraz pierw budujemy mu speeda, a teraz idziemy w ścieżkę środkową. Żeby był on o wiele mocniejszy. On w ogóle jest mega mocarny. On jest w ogóle mega mocarny. Gdyby jeszcze mógł dorobić alchemika, inżyniera. No dobra, ale jak widzicie, już nie wychodzi nam solo. Solo sniper. Myślałem, że pierwszy zrobimy sobie odcinek na solo sniper, ale nie. Próbujemy przyjść do rundy maksymalnej. W przypadku właśnie tej mapki na poziomie advance, więc będzie to tak troszkę trudne do przejścia. No ale zobaczymy, może nam się uda dojść do tej rundy setnej. Chociaż coś to nie wierzę, że nam się to uda. No ale zobaczymy, może się uda. Jeszcze 2000. 2000 potrzebujemy, jeszcze 1000 potrzebujemy tych łączy, więc bardzo fajnie, szybko się nam to oczywiście zbiera. Mamy już to, jest w tym momencie nasza wieżyczka, ta duch smoka. Naprawdę bardzo fajnie sobie będzie radziła. No i nice. On już bije, tak jak widzę. Później oczywiście będziemy działali też na skillu PSI, więc tutaj jest kilka rund, będziemy musieli tego skilla trzymać. No i mam nadzieję, że jakoś się to nam uda. Oby tak. No i teraz ten powinien fajnie nam bić. No PSI jest mocny, tylko że on naprawdę długo się ładuje czasem i to jest problematyczne. No ale może to się uda, może to będzie miało jakiś większy sens. I tu mógłbym zawsze dodać jeszcze... No mógłbym pójść jeszcze w Master... W Sniper... W... Crossbow Master. Wyleciałem nazwa z głowy, ale nie wiem, co będzie aż takie mocne. Czyli mamy pierwsze DBT. Niestety przeszły, ale słabo. Dobra, cofnijmy się tutaj tak jak w takim razie. I to sprzedajmy heli. Nie, 62 tysiące, ale to jest drogie. Ale to jest drogie, masakrycznie. Dobra, strzelmy sobie ich. Postawmy ich w tych miejscach. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens. Czy one nam wystarczą pod zatrzymywanie tego? Ciekawe to będzie. Postawmy, dobra. Ta pomoc, nie wiem, czy będzie nam potrzebna tak naprawdę. Chyba nie. Widzenie kamo damy im, tylko i wyłącznie. Bo kamo muszą widzieć. Tak też one muszą być jako po prostu na lock in place, bo inaczej to się nie uda zrobić, prawda? Dajmy tu mocniejsze skille, one są tak słabe. Dajmy tutaj ci Elite Defendera. No i próbujmy teraz. I chcę bez skille to przejść. Chcę to przejść bez skille, chyba nie mogę DDT jeszcze klepać. Chyba tak, no. One jeszcze DDT nie bije. Słabo, dobra, nie przejdziemy. Nie ma szans dojść do rundy setnej, jeśli on nie będzie podbity maksymalnie. On musi bić DDT. I nawet jeśli będzie bił DDT, to i tak się może sobie z tymi poradzić. Po prostu.
Jeszcze kilka run może pokonamy, ale na dłuższą metę to chyba tak nie za bardzo to nam się uda. Tak mi się wydaje. Na dłuższą metę to chyba nam się nie uda, no ale będziemy się przynajmniej starali dojść jak najdalej. Przynajmniej tyle, jak się mówi. Dobra, tutaj też lecą mocne szoty w to miejsce. Skill. Dobra. Dobra, udało się. Ledwo co, widzicie? Ledwo co to przechodzimy. Dosłownie, ledwo co. Więc to już oczywiście nam mówi, że no jest, będzie słabo, że będzie po prostu słabo. Jeśli już ledwo co to przechodzimy, to już jest... Według mnie chyba Dart Eagle został osłabiony. Wydawało mi się, że on jest troszkę mocniejszy. No dobra, wydawało mi się, że ten Dart Eagle jest o wiele mocniejszy. Chyba, że to był kolejny tier. No, może tak. 62 tysiące nazbierać. Jestem w stanie nazbierać 62 tysiące? Sprzedając większość? Pewnie tak. Jak przegramy, sprzedamy wszystko i zbudujemy jego na wyższy poziom. To znaczy, że nam wystarczy. Czyli teraz, de facto. Czyli teraz ostatnia próba, ostatnie podejście. Sprzedajemy większość, co mamy tutaj. I jeszcze jednego z was. I budujemy tego. I zobaczmy, czy on wystarczy. Czy on nam wystarczy do przejścia. Też nie ukrywam. Fajnie było mieć coś jeszcze zatrzymującego, prawda? Szelmy jednak jeszcze jednego z tych. No i dobra, czy to nam wystarczy? Taki jeden koleżka? Bez skilla, bez skilla. Spokojnie, spokojnie. Mapka dosyć fajna dla niego się wydaje nawet. Nawet się mapka wydaje dosyć fajna dla niego akurat. Zobaczmy dalej. Jakby się wszystko ułoży. Teraz leci znowu kolejny raz za chwilkę. Dobra, sporo, sporo tego. Zatrzymajmy troszeczkę tutaj. Dobre, patrzcie jak on bije, patrzcie jak on klepie. Ej, on jest strasznie silny. Ta mapka jest chyba dla niego sprawna, patrzcie. Oni idą tutaj po długości, prawda? I on wtedy ma największy damage, po prostu. On wtedy ma bardzo mocny damage. Dawaj, dawaj, tutaj jest miejsce, wiem, że tutaj jest miejsce. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra, super. Okej. No i dobra. Dobra, już bijemy wszystkie rodzaje, ma już poziom 20, więc bardzo, bardzo fajnie, bo on będzie nam bardzo potrzebny przy kolejnych rundach oczywiście. Widzicie, ta runda bez problemu on ją bije. Te rundy też on będzie fajnie klepał będzie. Także po prostu poczekajmy, jak tego więcej wyjdzie. Skillem rozwali on to instant wręcz. A skilla muszę tu chyba użyć. Tak, widzicie, instant rozwala większość z tego. Bo oczywiście jeszcze coś wylatuje nam, prawda? A resztę on ściąga. Po prostu, resztę on ściąga. Dobra, i teraz mamy rundę dosyć ciężko, muszę powiedzieć. Zatrzymajmy tutaj troszeczkę. Okej. Okay. Helikoptery nam przyszły na pomoc i mamy teraz rundę, no chyba już taką chyba nie do pokonania, jak się wydaje. Tutaj to nie zadziała, chyba że jak on się rozbije, to użyje skilla, ale nie wiem, czy zdążę. Nie wiem, czy zdążę użyć skilla, jak się on nam rozbije. No. Skill. O, udało się. Udało się użyć skilla. Dobra, udało nam się użyć skilla, więc pokonane. Nice. Runda setna za nami na tej mapie. Nawet spoko, ale to i tak, czy jak nic tam nie mówił, no jeszcze rund na Chimpsach, na Impo Paper. Ta mapka będzie dosyć trudna, jak mi się wydaje, ale... Tylko napiszcie jak wasze wyniki, jak wam się udało przyjść i do zobaczenia uczniów w kolejnym materiale. Na razie, hej, hej, pa!